Dzień dobry, witam Was serdecznie. Ja nazywam się Łukasz Wycisło, jestem właścicielem firmy Nanotech, która jest przedstawicielem marki HIA Matrix na terenie Polski. Z Wyższą Szkołą Inżynierii Zdrowia współpracujemy już od kilku lat, natomiast jeżeli do tej pory nie mieliście okazji się zapoznać z naszymi produktami czy z naszą marką, to oczywiście zapraszamy Was na naszą stronę internetową, na nasz profil facebookowy i do naszego sklepu online. Jeżeli chodzi o markę HIA Matrix, to ona zawdzięcza swój sukces w biorewitalizacji tkankowej takim dwóm komponentom, które w naszym przypadku stanowią taki rdzeń, taką podstawę dla wielu naszych produktów do pielęgnacji, ale do wszystkich, a również do wszystkich zabiegów HIA Matrix. Tymi produktami, tymi komponentami jest nanodestrukturyzowany kwas hialuronowy, czyli kwas hialuronowy o bardzo krótkim łańcuchu, krótkiej cząsteczce i kompleks peptydów macierzowych Matrix Peptide, które to odpowiedzialne są za procesy restrukturyzacji tego kwasu hialuronowego w macierzy pozakomórkowej. Innymi słowy, odbywa się to w ten sposób, że przygotowujemy odpowiednią skórę, nakładamy na nią kwas hialuronowy, odpowiednio przygotowany, on jest pobierany przez tą skórę, deponowany w macierzy pozakomórkowej. Następnie peptydy macierzowe rozpoczynają czy inicjują proces restrukturyzacji kwasu hialuronowego, czyli odbudowy tych drobinek, nanodrobinek, które wcześniej podaliśmy, do pełnej dużej cząsteczki kwasu hialuronowego, do pełnej długiej takiej polimerowej struktury, która bardzo silnie przyciąga do siebie wodę. Oddziałuje bardzo intensywnie na cząsteczki H2O, próbując je przyciągnąć do siebie, zbierając je wokół struktury, takiej lekko spiralnej struktury kwasu hialuronowego. Jedna cząsteczka kwasu hialuronowego potrafi skumulować w swojej okolicy, przyciągnąć do siebie około 250 cząstek wody. To jest bardzo duża ilość. Zresztą większość zabiegów, które są oparte na silnym nawilżaniu, czy większość technologii opartych na silnym nawilżaniu, gdzieś w swoim składzie ma kwas hialuronowy, który dociera do naszej skóry i w tej skórze przyciąga do siebie cząsteczki H2O. Natomiast te cząsteczki H2O powinny być w organizmie. I teraz powinniśmy zadbać o to, żeby tej wody było odpowiednio dużo. Co to znaczy odpowiednio dużo? To znaczy tyle, żebyśmy nie odczuwali na co dzień pragnienia. W wielu różnych procedurach kosmetycznych, przy wielu różnych zabiegach dermatologicznych, czy w ogóle zabiegach medycznych, jednym ze wskazań pozabiegowych jest prawidłowe nawadnianie, czyli odpowiednio duża ilość wody wypijana w ciągu doby. My w trakcie tego okresu aktywności dobowej powinniśmy się nawadniać w sposób ciągły, to znaczy wypijać niewielkie porcje wody, natomiast w całym tym czasie, kiedy jesteśmy aktywni. Czemu mówię niewielkie porcje, ja nie wskazuję dokładnie jakie? Ponieważ ilość wody, dzienne spożycie wody jest różne dla różnych osób. To znaczy nie ma jednej wspólnej, wyznaczonej wartości dla każdego organizmu człowieka. Każdy organizm jest troszeczkę inny i te cechy osobnicze determinują to, ile tej wody powinniśmy wypijać w ciągu dnia. Takie cechy jak wzrost, waga czy aktywność fizyczna, którą na co dzień wykonujemy, one mają wpływ na to, ile tej wody powinniśmy wypijać. Nawet strefa klimatyczna, w której na co dzień mieszkamy, również wpływa na to, ile tej wody na co dzień jest nam potrzebne w diecie. Ta woda, a propos wody, powinna być zizotonizowana. Napoje izotoniczne, czy substancje izotoniczne dużo lepiej są absorbowane, dużo lepiej są wchłaniane przez nasz organizm. Woda izotonizowana, czyli taka, do której dodajemy odrobinę miodu, odrobinę cytryny, szczyptę soli, i jakieś zioła. Znaczy zioło, oczywiście mam na myśli zioło typu mięta. W ten sposób przygotowany izotonik będzie dużo lepiej przyswajalny przez nasz organizm. W związku z tym pamiętajcie o tym, że jeżeli pijemy tę wodę, to starajmy się, żeby ta woda była w jakiś sposób złamana smakiem, miodem, cytryną, nie wiem, sokiem malinowym, co tu. Ważne, żeby to nie była taka całkiem czysta woda, ponieważ nasz organizm wykorzysta ją wtedy w większości do filtracji. Chcielibyśmy, żeby troszeczkę jej w naszym organizmie zostało i zostało wykorzystane również w innych procesach biochemicznych. W związku z tym, że to picie wody powinno być regularne, powinno być takim nawykiem, powinniśmy się starać, żeby ta woda była wypijana na co dzień, to na wielu naszych spotkaniach opowiadamy o tym, ile tej wody w naszym organizmie się znajduje. Znaczy, gdyby w ludzkim organizmie oddzielić suchą masę od wody, to wyobraźcie sobie, że gdybym tak stał i przyłożył mniej więcej na tej wysokości rękę, to wszystko to, co znajduje się poniżej ręki, to jest czyste H2O, a to, co jest powyżej, to jest sucha masa. Człowiek, taki zdrowy, prawidłowo odżywiający się i dobrze prowadzący się człowiek, powinien zawierać w swoim składzie około 55-65% wody. To jest bardzo duża ilość, to jest generalnie bardzo duża objętość. Wyobraźcie sobie, że osoba,
która waży 55 kg. Ona składa się mniej więcej w 30 kg, to znaczy w 30 litrach z wody. To jest 1,5-litrowa butelka wody i 55-kilogramowa osoba ma takich butelek w swojej objętości 20. To naprawdę jest niebagatelna ilość. Chcemy w związku z tym, że ta woda ma być o pewnej jakości, ma być dostarczana na bieżąco, ale przede wszystkim ma być takim nawykiem picie wody. Wyobraźcie sobie, że już 1% odwodnienie naszego organizmu powoduje, że bardzo pogarszają się nasze możliwości psychofizyczne. Nasz mózg bardzo silnie odczuwa już 1% odwodnienie. Więc zadbajmy o to, żeby tej wody było odpowiednio w naszym organizmie dużo. W związku z tym z uczelnią, z Wyższą Szkołą Inżynierii Zdrowia wymyśliliśmy takie wyzwanie, taki rodzaj zabawy z naszymi widzami. Każda osoba, która przyjmie nasze wyzwanie i będzie przez najbliższe 7 dni, czyli od dzisiaj do 14 kwietnia, piła regularnie wodę, może wziąć udział w losowaniu produktu Hiya Matrix. Żebyście w jakiś sposób mogli udowodnić, że tą wodę pijecie, chcielibyśmy, żebyście robili sobie zdjęcie. Jedno zdjęcie dziennie, ze szklanką, bidonem, butelką, wszystko jedno. Taką fotografię, która w jakiś sposób pokaże nam, że rzeczywiście z tą wodą jesteście za pan brat i rzeczywiście tą szklankę wody macie w ręce. Zamieszczajcie te zdjęcia na swoich profilach facebookowych, czy ewentualnie instagramowych i gdzieś w opisie podlinkujcie uczelnię. Byłoby oczywiście fajnie, gdybyście coś interesującego na temat wody w tym poście napisali, żebyście też ewentualnie zachęcili swoich znajomych do wzięcia udziału w tej zabawie, ale starczy nam, jeżeli sami weźmiecie w tym udział, jeżeli sami będziecie sobie wrzucali to zdjęcie. Po tych 14 dniach rozgłosujemy między uczestnikami, którzy wezmą udział w tym wyzwaniu, nagrodę. Tą nagrodą będzie serum korekcyjne Hiya Matrix. Serum korekcyjne, które jest takim panaceum na wiele dolegliwości skórnych. Substancja, która zawiera w swoim składzie kwas hialuronowy nanodestrukturyzowany i peptydy macierzowe. Jest to takie panaceum na wiele dolegliwości skórnych, na zmarszczki i na blizny i pobudza bardzo silnie procesy regeneracyjne. Zapraszam Was serdecznie do zabawy. Mam nadzieję, że tych osób, które wezmą w tym udział, będą się z nami bawić, będzie co najmniej kilkanaście. Cieszę się bardzo, że mogłem dzisiaj do Was coś powiedzieć. Mam nadzieję, że za bardzo nie przynudzałem i że nie będzie to nasze ostatnie spotkanie w tym formacie. Pozdrawiam Was serdecznie. Niech kwas hialuronowy i woda będą z Wami.